Drodzy widzowie codziennika biblijnego, dziś mamy niedzielę, 21 dzień maja i hasła biblijne dnia dzisiejszego czytam z psalmu 51 i z 5 rozdziału listu Jakuba. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Moi drodzy, modlitwa to rozmowa z Bogiem. Taką definicję słyszeliśmy już nieraz, ale myślę, że takie wytłumaczenie nie wystarczy. W modlitwie spotykamy się z Bogiem osobiście. Modlitwa ma bardzo osobisty charakter. Dziękujemy, przepraszamy, prosimy, uwielbiamy Boga w modlitwie. Dlatego ważniejsze od definicji jest pytanie, czy ja się modlę. Nie jak to robimy. Nie chodzi o jakość, sposób, długość, ale czy w ogóle się modlę. Przeczytałem kiedyś pewne piękne porównanie dotyczące modlitwy, którego autorem był ksiądz Jan Motyka. Pisał, że modlitwę można porównać do tętna. Gdy tętno jest nieregularne, człowiek jest poważnie chory. Gdy przestaje bić, ustaje w nim życie. Jeśli nie modlę się, albo robię to nieregularnie, to coś w moim chrześcijańskim życiu jest nie tak. I muszę zmienić ten stan rzeczy już dziś, czyli mam zacząć się modlić. Jeśli chcemy utrzymywać relacje z drugim człowiekiem, wtedy z nim rozmawiamy. Mówimy, piszemy o sprawach, które nas dotykają. Dziękujemy za pomoc, której nam udzielił, za wsparcie, czy nawet za wysłuchanie. I podobnie jest z Bogiem. Gdy chcemy utrzymywać relacje z naszym Panem, musimy z Nim rozmawiać. Bez tego nasza wiara jest pustym słowem, jest tradycją, jest wiedzą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. A jeśli odpowiedź na pytanie o to, czy się modlę, jest twierdząca, to pamiętajmy o tym, by nasza modlitwa była szczera, płynąca z głębi serca, przepełniona zaufaniem do Boga, by modlitwa nie dotyczyła jedynie nas samych. Rozszerzmy ją na nasze rodziny, na przyjaciół. Pójdźmy dalej, aż zaczniemy szczerze modlić się tak, jak oczekuje tego nasz Pan, czyli za wszystkich ludzi. I tak wiem, że to jest bardzo trudne zadanie, modlić się o wszystkich, także tych, których nie darzymy przyjaźnią, tych, którzy nie są nam przychylni, którzy nas oczerniają, nie wiem, nastawiają innych przeciwko nam. Ale to właśnie wyróżnia chrześcijan. Nie odpowiadajmy złem na zło, ale módlmy się o drugiego człowieka, o to, by Bóg przemieniał jego życie, by sprowadzał tych wszystkich zagubionych z odległych miejsc na jedyną właściwą drogę, która prowadzi do celu, czyli na drogę wiary. Kiedyś usłyszałem pytanie o sens modlitwy, a było to po przeczytaniu fragmentu z Ewangelii Mateusza, te znamienne słowa: wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. I to prawda. Bóg wie wszystko. Zna nasze potrzeby, pragnienia. Weźmy jednak pod uwagę to, że nasza modlitwa jest jednocześnie naszym wyznaniem wiary. Gdy modlimy się o zdrowie, wyznajemy, że nie mamy władzy nad swoją chorobą, ale Bóg ją ma. Gdy modlimy się o zgodę, o przebaczenie, o wolność od nałogów dla siebie czy dla kogoś innego, to wyznajemy, że są sprawy i sytuacje, które nas zwyczajnie przerastają,
ale Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, ma władzę nad naszym życiem. Drodzy, dziś pozostawię was z pewną modlitwą, a w zasadzie z wyznaniem, które przeczytałem i chodzi za mną od kilku dni. Niech te słowa dotkną nas wszystkich i staną się naszym wyznaniem. Święć się imię Twoje, nie moje. Przyjdź królestwo Twoje, nie moje. Bądź wola Twoja, nie moja. Obdarz nas pokojem z Tobą, pokojem z ludźmi, pokojem wewnątrz nas samych i wyzwól nas od lęku. Amen. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionego dnia.